Co to za zupa? Stroganow, drobiowy. Pyszny, a jak pachnie. A jaki kolorowy, zobacz. No, ja bym tutaj trochę jeszcze szarfu dał. Za mało ostry jest. Ale pyszny. Ale sam będziesz go jadł, jak dasz tego szarfu. Zjem cały garnek. Cześć. Zrobimy dzisiaj stroganowa. Ale nie z wołowiny, bo prawidłowego robi się takiego z wołowiny. Najlepsza jest polędwica wołowa. Ale w dzisiejszych czasach niestety jest to tylko dla ludzi z grubym portfelem. Wiadomo, ile polędwica wołowa kosztuje. Ja zrobię dzisiaj takiego stroganowa z kurczaka. Będzie taki stroganow na każdą kieszeń. Ale będzie równie pyszny, równie odżywczy, aromatyczny. Co będziemy potrzebować? Oczywiście filet z kurczaka. Będziemy potrzebować paprykę. Ja dałem 3 kolory papryki. Pieczarki będziemy potrzebować. Marchewkę, seler i ogórka. Normalnie dajesz do stroganowa ogórka kiszonego. Ja w swoim przepisie używam płaty takie słodkie. Płaty ogórka na słodkie. Po prostu. I oczywiście pomidory. Świeże pomidory. Ja wolę dać takie z puszki. One już są zapasteryzowane. Są bez skóry. Także damy takie pomidory. No i przyprawy. Pieprz, sól, ewentualnie coś mocniejszego. Ale nie na kielicha, nie na ząb, tylko coś mocniejszego, takiego co my robimy. Przyprawę. To, co ja robiłem, jest filmik peperoni. Peperoni zblendowana, wysuszona. Taką przyprawę można dać, jeśli ktoś lubi na ostro, ale jeść. Dobrze. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że podłączamy patelnię. Niech się nagrzewa. Pokroimy kurczaczka. Pokroimy w takie długie paski, później takie około pół centymetra, może troszkę dłuższe, takie zapałki z kurczaczka zrobimy. Jak są żyłki, usuń te żyłki, wszystkie te błony z kurczaka pousuwaj. O. I takie jakieś centymetrowe zapałeczki. Na grubość. Mięsko mamy pokrojone, oczyszczone, dajemy na gorący tłuszcz na patelnię i musimy to po prostu przesmażyć. Dajmy do tego troszkę pieprzu z solą. Tak na czubku łyżki, może trochę więcej jak na czubku, po prostu posolmy i przesmażmy to. Mięso zaraz puści wodę, czyli ta woda musi być odparowana. Niech to się smaży, a my bierzemy się za następne. A my teraz robimy twarde warzywa, czyli robimy marchewkę. I marchewkę robimy w takie słupki musimy zrobić po prostu. Marchewka jest zrobiona, proszę takie słupeczki. Teraz bierzemy się za seler. I również takie słupki w ten sam sposób. Teraz bierzemy się za kapelusze, znaczy za pieczarki, za te kapelusze tak na trzy kroimy. Takie większe kawałki, żeby były. Kurczak jest gotowy. Proszę zobacz, taki jest miejscami już złocisty kolorek, ładny. Przerzucamy do garnka. Kurczak wypił nam cały tłuszcz, więc trzeba trochę dolać. Ja dolewam oliwy z oliwek. Ty możesz, nie wiem, olej roślinny, możesz smalec. Teraz smażymy twarde warzywa, czyli marchewkę i seler. Trzeba to podsmażyć też na złocisty kolor taki. Dajmy troszkę pieprzu, soli na tą włoszczyznę, marchewkę, seler. To troszkę zmiękczy te warzywa. Tak, teraz bierzemy się za paprykę i też kroimy słupki. I tak jak po długości, to na pół. Piękna, soczysta, będzie bardzo kolorowy stroganow. Marchewka, seler, to że bardzo jest taka, łapie złocisty kolor.
i dokładamy do kurczaczka. A na patelni robimy miejsce na cebulkę i pieczarki. I cebulkę szybko kroimy w piórka. I do tej cebulki dorzucamy pieczarki. Troszkę pieprzu z solą. Tak, zobaczcie, tu już pieczarki się już też podsmażyły. Cebulka jest fajna, złocista. Dodajemy więc wszystko do garka. I została nam tylko lekko do podsmażenia, tak żeby wydobyć ten aromat, to co najlepsze, papryka. Z tej papryki delikatnie tylko ją podsmażymy. Już bez tłuszczu. Tak, żeby ją, można powiedzieć, zgrillujemy ją na tej patelni, bo to bez tłuszczu. Wydobędziemy aromat, podlejemy tą patelnię później wodą, żeby wszystko, cały aromat zebrać i dodamy do garnka. W międzyczasie, kiedy papryka się robi, my pokroimy ogórki, pokroimy je też w zapałki, w takie słupki. Papryka jest już też gotowa, zobaczcie, tu jest ładnie podsmażone, widać, że takie łapie. I to wszystko tutaj wrzucamy do garnka. Teraz podlewamy patelnię wodą. O! Zbieramy ten cały aromat. I przelewamy do garka. I to wszystko dusimy, ale jeszcze dodamy teraz jeden składnik. Dorzucimy ogórków. I to wszystko pod przykryciem będziemy teraz dusić. Wlejemy jeszcze jakieś 100 ml wody. Nie za dużo. I przykrywamy pokrywką. A my teraz zrobimy jeszcze pomidorki. Tak, tu mam pomidorki z puszki w całości. Teraz je zblendujemy. I teraz dodajemy te pomidorki do naszego stroganowa. Dajmy troszkę pieprzu mielonego świeżo. Tak, żeby stroganow był bardziej aromatyczny. Już mi ślinka leci normalnie. Jak ładnie pachnie, mówię wam. Stroganow powoli dochodzi, doprawmy go do smaku. Ja daję tutaj teraz, pod koniec już, łyżeczkę tego zblendowanego czosnku. Możesz zobaczyć na filmie u nas na kanale, jak go zrobić. Jak nie masz takiego, po prostu dwa ząbki czosnku dorzuć tak pod koniec gotowania. Jak chcesz, żeby było ostrzejsze? Proszę bardzo, nasza przyprawa peperoni też jest na kanale, film jak zrobić samemu taką przyprawę. Nie za dużo. Bardzo ostra, potwierdzam. Tak, jest ostra, tak trochę. Najlepiej to łyżeczką przelać. Troszeczkę i to tak wystarczy. Stroganow jest gotowy. Dolewamy tylko śmietany. Tak, do smaku. Piękny stroganow, zobaczcie jaki kolorowy. I czerwony, i żółty, i zielony. Tak, zobaczcie, pyszny, aromatyczny. Szybki do zrobienia stroganow. Jak ten przepis, te przepisy, które widzisz na tym kanale, są dla ciebie wartościowe, pożyteczne, proszę zasubskrybuj, daj lajka. Jak znasz kogoś, komu mogą pomóc w życiu codziennym te przepisy, prześlij mu ten film albo inny film naszego kanału. Ja ze swojej strony życzę smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.